przyjemnością teraz mogę zapowiedzieć program offroadowy, czyli pierwsze Mistrzostwa Śląska w Świętochłowicach. Oznacza to, że już Polska zaczyna się dzielić na regiony, że oprócz Mistrzostw Polski, oprócz absolutnie lokalnych imprez, teraz już dzielimy Polskę na Śląsk, może będą pomorskie mistrzostwa, może mazowieckie mistrzostwa. Oznacza to także, że ten sport staje się coraz bardziej popularny, coraz więcej imprez, coraz więcej załóg, a my jak zwykle jesteśmy przy tych wszystkich imprezach obecni. Ostatnio z przyjemnością usłyszeliśmy, i to było dla nas wielkie wyróżnienie właśnie od offroadowców, że nasze programy są bardzo rzetelne, że są jedyne w ten sposób pokazywane, że jesteśmy ludźmi, którzy konsekwentnie bywają na wszystkich imprezach i poświęcają taśmę, uwaga, wam wszystkim, offroadowcom, a nie wybranym kierowcom. Dziękuję za tą opinię. Zapraszamy piątek, godzina 19:30 na Śląskie Mistrzostwa w offroadzie. Zupełnie co innego, zupełnie inny rajd trzeba auto zupełnie inaczej przygotować na twardą. My byliśmy nastawieni na to, że będzie lało i zrobiliśmy auto na miękkie, z oponami na miękko, że będzie błotko, że wykorzystamy reduktory, blokady i tak dalej, a zrobiły się z tego wyścigi Formuła 1, drifting. Zresztą tam na zakrętach parę razy byśmy ładnie driftingiem pojechali, jak na rajdach płaskich, także zupełnie inna technika jazdy, byliśmy nastawieni na co innego. Ale nic, no na szybkości też trzeba pojeździć czasem, żeby trzeba się nauczyć tak samo. Tydzień temu wam pokazywaliśmy zarys designu 17 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a więc można powiedzieć w takiej podkowie szczęścia nasze serducho, a wszystko w takiej wycinance, a więc wszystko takie bardzo przaśne, kolorowe, ale tak właśnie gra orkiestra. Ten wielki maner będzie na Pałacu Kultury, ale on będzie się także pojawiał, te kolory będą się pojawiały i na ankiecie, i na puszce, także na podkoszulkach, wszędzie tam, gdzie gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Przypominam wam wszystkim, że już możecie przysyłać do nas zgłoszenia na naszych stronach internetowych. Wszystko będzie wyjaśnione, już jest wszystko wyjaśnione. A ja wam teraz mówię temat, na który będziemy zbierali pieniądze, a więc jest to wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u dzieci. Mówiąc najprościej, chcemy diagnozować je jak najwcześniej, aby już nie z kolejnym etapem choroby dojeżdżały do szpitala. Chcę to zrobić o wiele, wiele wcześniej. Bardzo ważny temat i myślę, że jak zwykle będziecie razem z nami. O finale z głową, o naszych kolejnych krokach na tuż przed 11 stycznia będziemy mówili w naszym programie Finał z głową. Piątek, godzina 21. Zapraszam was bardzo gorąco. Zapraszam wszystkich do finału na Allegro, finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I zapraszam do aukcji moich obrazów, mojego obrazu i mojej żony. I mam nadzieję, że będą przelicytowane na gigantyczne sumy pieniędzy, by wesprzeć to, na co te pieniądze idą, tutaj dla Jurka, a że obrazy będą małą namiastką na ścianie, że w tym brało się udział. I mam nadzieję, że będą cieszyły oko i serce. Zło, zło, zło. No nie mogłem inaczej wyglądać, żeby zapowiedzieć zespół Kreator z Niemiec. Przyjechał do nas na jedyny koncert, ale sami powiedzieli, że jeszcze dla takiej publiczności nie grali. Przystanek Woodstock 2008. Diabeł! Ale to nie była diabelska muzyka, to była naprawdę fantastyczna muza w wykonaniu czołowej kapeli heavy metalowej, czyli zespół Kreator. I tym optymistycznym akcentem kończę nasz program Kręciowa. Oczywiście środa, godzina 20:30. Zapraszam was wszystkich serdecznie przed telewizory. Zaproście przyjaciół, a przede wszystkim rodziców. I oglądajcie muzykę, która naprawdę potrafi nawet waszym telewizorem ruszyć. Obiecuję to wam, jeżeli weźmiecie na cały regulator. Ale oglądajcie nas delikatnie, ja się z wami żegnam. Serdeczności, co powiesz, ośle? Bo jak mówią, jak kobyła pochukuje, siano dobrze się ładuje. Cześć, siema, do zobaczenia w następnym programie. Bye.